Mamo! Wrócimy od fryzjera. Nie błagam cię, nie! Siemanko, ja jestem Blue i w dzisiejszym odcinku będzie mi łyso. Dosłownie. A to wszystko za sprawą tego, że moi rodzice przyjechali na kilka dni w odwiedziny. A w mojej głowie już przez dłuższy czas siedział genialny pomysł, a mianowicie jakby to było, gdybym był łysy. I jeżeli wy też jesteście ciekawi, jakbym wyglądał, gdybym był łysy, to zostańcie do końca, bo w dzisiejszym odcinku odpowiemy na to pytanie. Także teraz szybko tylko wyjaśnię, jak to się stanie, że nie będę miał włosów. Czy pójdę do fryzjera? Jak to zrobisz? Bardzo łatwo, wykorzystamy po prostu metodę charakteryzacji, ponieważ nie ukrywam, że skoro jeszcze mam włosy, to nie chcę się ich pozbywać. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Chociaż z drugiej strony może stwierdzicie, że kurczę, jak ty, Karol, dobrze wyglądasz bez włosów. Obetnij się! Nie, nie piszcie mi później tak. No także bez przedłużania, ja już jadę do charakteryzatorki. Zobaczymy po pierwsze, jak będę wyglądał bez włosów. Sam jestem ciekaw swojej reakcji. A po drugie, jestem cholernie ciekaw reakcji mojej mamy i czy w ogóle uda mi się ją wkręcić. Jeśli tak, to super. Jeśli nie, to cóż, próbowałem. No zobaczymy. A i moi rodzice są za ścianą, dlatego tak troszeczkę szeptałem. Powiem moim rodzicom, że mam umówioną wizytę do fryzjera i lecę do fryzjera, żeby troszeczkę tak mama uwierzyła, że jak wrócę i będę łysy, to rzeczywiście przez wizytę u fryzjera, a nie u charakteryzatorki. Dobra, więc trzymajcie mocno kciuki, żeby coś wyszło. Sam jestem tego strasznie ciekaw. Będzie dobrze. Chyba, musi być. Mama, jak coś to ja jadę, słyszysz? Do fryzjera. Tak, bo wiesz co, SM, jak to o tej godzinie? Jest 18 bodajże. Aż spojrzę. Tak, jest 17:26. Mamuś. Ale jestem umówiony. Jestem umówiony do fryzjera. Mamo, a może chcę, nie wiem, zmienić kolor na burgundowy, tak? Dobra, brać klucz. Brać klucz. Dobra, dobra. Dobra, trzymaj się, papa. Dobra, więc teraz lecimy na miejsce i mam nadzieję, że moja mama nic nie podejrzewa i że rzeczywiście myślę, że jadę do fryzjera, a my tymczasem spotkamy się, jak już będę na miejscu, także... Do zobaczenia. Dobra, więc jesteśmy już na miejscu i dzisiaj nie jestem sam, ponieważ jest ze mną Dagmara, która będzie moją fryzjerką, charakteryzatorką. Cześć, Dagmara. Cześć. Jak niezręcznie. Dobra, i ogólnie dzisiaj też coś nagrywamy, nie będę wam zdradzał co konkretnie, jak już będzie wiadomo, to wszystko wam powiem, ja siadam i działamy, ponieważ długo to trwa. Ile to trwa? No, mniej więcej będzie to trwało około 1,5 do 2 godzin. Dobra, więc ogólnie super zabawa, jestem ciekaw, jak będę wyglądał bez włosów. Jak myślisz, będzie tak realnie wyglądać, czy nie? No, jak myślisz? Znaczy, powinno wyglądać dosyć realnie, no ale zobaczymy, poczekaj na końcowy efekt. Okej, dobra, więc na razie nie będziemy oceniać. Przede wszystkim jestem ciekaw, jak będę wyglądał bez włosów, a po drugie wkręcimy moją mamę. Także jestem ciekaw reakcji mojej mamy, czuję, że troszeczkę może być źle. Ale z drugiej strony przeżyła już moje niebieskie włosy, tak jak miała. Wyglądasz jak normalnie. Jesteś z bazin, o, z takich bagien. Serio. Miałem jeszcze siwe. Fajne, no, podobałem ci się. Są super. No, także dużo przeżyła zmian włosów, ale jak zareaguje na mnie bez włosów, to może być ciekawe. Dobra, tak Mara, ty sobie nie przeszkadzaj. Ty dobra. Kontynuuj, ty tutaj mnie nie słuchaj, wiesz, ja opowiadam głupoty. Teraz kolejny proces, którym jest wygładzanie włosów. Wygładzanie włosów. Okej, okay, następnie założymy jakąś taką maskę. Czepek. Mamy jeden ten czepek, więc jeżeli się popsuje ten czepek, to po filmie. Także mam nadzieję, że uda nam się go nałożyć bez zniszczeń. Jezu, jak ja muszę teraz dobrze wyglądać, nie Kacper? Najlepiej! Tak na co dzień powinieneś latać. Boję się, jak będę to montował, jak będę to widział. Co ja właśnie montuję? Czego ty się, Kacper, śmiejesz za kamerą? Jak wygląda? Teraz jeszcze lakier. Teraz jeszcze lakier. Jakby było mało żelu, to jeszcze lakier. Super, Dagmara. Nie ma sprawy. Cieszę się, że współpracujemy. Potem, tak, no, twoje włosy też współpracują. Twoje włosy też się cieszą. He fucked up. Teraz etap, no, jeżeli popsują, to koniec. Mam nadzieję, że nie. Nie, mam nadzieję, że nie. To jest bardzo rozciągliwe. Okej. Okay. Więc tutaj pokazuję. Kacper, Kacper nie pomaga, więc... Kacper jest taki, że on nie jest w stanie. Jest prąd. I musisz po prostu złapać... Nie, jedno. Boję się. Proszę, niech wam się to uda. Wyglądam super. Super wyglądasz. Tak, i wszyscy się ze mnie... Jest dobrze? Nic nie zepsułem? Jest dobrze. Dobrze. Ja wyglądam sobie teraz super. Naciągnę. Naprawdę super. Super wyglądasz, Karol. Dziękuję. Tak, Mara, jak myślisz, na razie, super? Super. Na razie to będzie wyglądało w ten sposób. Tak będzie mi opadać? Nie. Nie tak? Będziemy to teraz przycinać nożyczkami do kształtu twojego. Okej, okay, ale to udało się ten proces, nic tak, się nie popsuło. Udało, nic się nie popsuło. Dobra, więc nałożenie czepka się udało. Pokaż jeszcze twarz może. Ale co ty chcesz od mojej twarzy, gościu? Nie, jest dobrze, jest dobrze. Kacper, ostatni film, który wspólnie nagrywamy tutaj.
Dzięki za współpracę. Jaki jest kolejny etap? Kolejnym etapem będzie przyklejanie tego oto, to się nazywa glacan, tego oto czepka do głowy. Dobrze, nie mogę się doczekać. Ja też. Nic mi się nie stanie z włosami, bo właśnie zapomniałam zapytać, czy to w ogóle jest bezpieczne wszystko, czy to takie... Wiesz co, włosy ci odpadną. Jak wyglądam? Dobrze? Bo ja nie widzę siebie, jestem ciekaw. Super wyglądasz. Nie kłamiesz. Naprawdę. Jak na Photoshopie, jak się przerabiałeś, to podobnie. Tak, szczególnie, że nie potrafię używać Photoshopa. Oj. No właśnie. Dzień dobry. No to... Cześć, co ty robisz? Cześć. No jesteś moją główną tutaj inspiracją, jeżeli chodzi o... Aż tak źle jest? Słuchaj, nie myślałem, że aż tak cię zainspiruje. Siadam. No, ale no. Dobrze wyglądam, nie? Coraz lepiej. Czekaj, muszę ocenić. Masz kształt, no głowę. No i tutaj jest Krzysztof, moja inspiracja. Witam, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, czy to jest to samo? Znajdźcie różnicę. Będzie tak samo. Kibujesty. Teraz chyba ostatni proces. Ostatni etap, teraz będziemy już malować. Tak. Naszą łysi. Więc już wygląda super. Zobaczyć. Nie będę sobie tego stracał. Wyglądasz super. Wyglądam super, prawda, Kacper? Super. No, teraz kolorowanie i gotowe i zobaczymy reakcję mojej mamy. Chociaż nie wiem, chyba bardziej czekam na swoją reakcję niż mojej mamy. Dobra, zobaczymy w lustrze. Cisza na planie. Zawsze chciałem to powiedzieć. Dobra, więc już tak naprawdę cały efekt jest gotowy. Jeszcze tylko muszę zostać pomalowana moja twarz, żeby wszystko się tutaj łączyło z tą moją łysą. Tak, tak. Jak jest Dagmara? Jest okej? Okay? Jest okej, okay, super wygląda. No, także zobaczymy. No, ale mamę pożegnałem słowami: mamo, idę do fryzjera. Także moja mama jest teraz przekonana, że jestem u fryzjera. Także się zdziwił chyba. No dobrze, wyglądasz wreszcie jak człowiek, bo bardzo dobrze ostrzeżony. Także musimy sobie zrobić jakieś zdjęcie. To może ja zrobię. Ale właśnie, bo ty nie... Dobra, i zobaczymy jak wyglądam. Czy przypominam ciebie, czy nie? Jakby młodszy. Dobra, uwaga. No dobrze. Już tak jak byłeś młodszy, to też myślisz? Nie, miałem wtedy długie włosy do kolana. To uwaga, robimy. O mój Boże. Pięknie, ja też mogę. Pięknie, zróbmy zdjęcie. Dobra, więc teraz pora wrócić do domu. Mam nadzieję, że moja mama jest w domu, chyba że poszła na zakupy jak to moja mama. I zobaczy efekt końcowy. Chyba się tego nie spodziewa. I jestem ciekaw, czy w ogóle się nabierze. Troszeczkę widać, że jest to jednak make-up, ale wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka może się troszkę zdziwić. Także zobaczymy reakcję i widzimy się już w domu. Dobra, więc myślałem, że już pojawię się w domu, ale zrobiłem sobie jeszcze zdjęcie i gdybym był łysy, wyglądałbym tak śmiesznie. Jest dobrze. Widzisz, jak ja wyglądam z tego. No, także teraz już na pewno będę w domu, także do zobaczyska. Ja pierdziele, wyglądasz jak dresol. Dresol opór. Tylko jeszcze mi brakuje kaptura, ale niestety. Założę kaptur, to mi się to wszystko rozmyje, więc nie będę próbował, ale kaptur by był idealny pod... Jakbyś dresik, ortalion jeszcze. Ludzie się patrzą na mnie jak na dresik. Dziecko zaczęło płakać. Proszę, zrób słowiański przykład. O tak sta, normalnie ja bym uwierzył, że to jesteś, no, spoko. No, to już w windzie czekamy teraz i zobaczymy reakcję mojej mamy. Dobra, mam nadzieję, że jest otwarte, także zobaczymy. Uwaga. Mamo. Wrócimy od fryzjera. Jezu! 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 Co? Nie! Nie błagam cię, nie! Nie! Kacper. Nie, ja nie mam nic wspólnego z tym, Jezu! Żartujesz! Nie dotykaj mnie. Proszę cię. Naprawdę tak zareagowałaś? Ale o co ci chodzi tak szczerze? Karol, ty jesteś łysy. No i co z tego? Żartujesz, coś zrobiłeś sobie, no, naprawdę, coś zrobiłeś? Nie, stwierdziłem, że to fryzjer powiedział, że to jest spoko na odrastanie włosów, ponieważ dzięki temu będzie szybciej podobnie się regenerować. A tak w sumie to ładnie wyglądasz. Dziękuję, mamo. Dziękuję, Zrobisz sobie ze mnie kolor? Nie. Przewidzisz, że to jest prawdziwe, no zaświecę ci. Dotknij, mamo.
Robicie no. sobie ze mnie jaja, tak? No, takie małe. Znaczy musiałem, to, ale twoja reakcja mam była przykra, naprawdę. Ty, no czy jeżeli byłbym łysy, to aż tak byś zareagowała? Synu, ja się spodziewałam burgundu. Mówiłeś, że będzie burgund. Ja rozumiem, dobra, fiolet, burgund, zielony, ale łysy! Masz włosy, proszę cię, powiedz. Mam, tylko trzeba to zdjąć, aż pani przyjedzie i mi to zdejmie. A ja ci zdejmę! Nie. Kasper, zdejmijmy mu to. Zrobię to sami, naprawdę. I będzie później łysy. Specjalnie pojechałeś, żeby sobie zrobić ze mnie jaja? Mamo, nie jaja, tylko chciałam sam zobaczyć, jak będę wyglądał... Jako łysy. Tak? Plus zobaczyć twoją reakcję przy okazji. Super. No. Jak wiesz, to następnym razem, ja jak będę do ciebie wyjeżdżać, to też tak sobie zrobię, pojadę nie, do może, domu. Może nie. Dobra, i teraz najlepszy moment tego całego odcinka, czyli zdejmowanie tego wszystkiego. Dzięki Dagmara jeszcze raz za pomoc. I mam nadzieję, że wam się podobał film, także zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i tyle. Także dzięki, mamo, podobało ci się? No, także dzięki bardzo, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i piona!